Cześć wszystkim, z tej strony Myszu i witam was w kolejnym odcinku z serii Let's Play Mirror's Edge. Jak już wam mówiłem, moje przypuszczenia są takie, iż jest to jedna z ostatnich części tej serii, jeden z ostatnich filmów. I znowu mam odruch naciskania Shifta, by biec. Już wiem, z jakiej gry mi się to wzięło. Otóż, oczywiście, z Wiedźmina. To było chyba do przewidzenia, co? Chciałem się dostać, że niby tam. No nie tak. Otóż nie. Chwila, nacisnę sobie Alt. I ona się patrzy tam cały czas. Tam. Tam. No wprost. Tam. Cofnij się może troszkę. Tam. Dokładnie na te czerwoniutkie drzwi. Po co mamy wchodzić tutaj? Tego nie wiem. Ale może chodzi o coś takiego? Piknie. Tylko, że nadal nie jesteśmy przy drzwiach. Ale tam ktoś połamał kratkę, także o. I tak się przechodzi i... O właśnie. Idzie teraz tam. No to biegniemy. Tu jakieś sparkle lecą. Czyżbyśmy tym włazem mieli drzwi otworzyć? To jest ewidentnie jakaś rura ciepłownicza albo od wody albo coś. Albo od gazu. Aha. Czyli miałem spitalać. No dobra. To odkręcamy. Ale rury od gazu zazwyczaj są żółte. Nie niebieskie. Chyba, że w Japonii, Korei, czy gdzie to tam się dzieje, mają jakieś inne wytyczne. No coś mi się nie wierzy, że ogień by się tu nie odbił, ale być może nie byłby aż tak... Mogę to teraz zakręcić? Nie mogę. Nie by był aż tak silny ten podmuch. Serio, on nie miał kamizelki, a przeżył dwa strzały przynajmniej. Au, 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 au. Okej, okay, może zrobimy Matrixa. Chyba nie zrobimy Matrixa. Chyba nie. Czyżby jakby moje zwolnienie czasu im też poprawiało statystyki? Ileż można przeżyć strzałów po prostu? Ściana mnie złapała. No nie! Od tyłu mnie ktoś rozstrzelał. Dobra. To teraz lecimy jak najszybciej. Ne. Chyba nie tu miałem wbiec. Taki jest mój lucky guess. Chyba się wpitoliłem w kabanę.
I to całkiem niezłą. I oni tak stali i czekali, aż ja wyjdę. Nie stwierdzili, że to jest tylko jedna dziewczyna, która na dodatek jest uzbrojona jedynie w pistolet, więc jak podejdziemy ją, no, rozstrzelamy, to nawet nie będzie specjalnego oporu stawiać. No, ja sobie z tego robię strzelankę, musicie mi wybaczyć, ale tak jak już mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, gdybym miał się bawić... Gdzieś tam mam iść jednak? Gdybym miał się jednak bawić w jakieś skradanki i omijanie tych żołnierzy, policjantów, czy jakkolwiek ich sobie nazwiemy, no to odcinki nie trwałyby nawet 20-25 minut, a 55 minut. Ja nie jestem najlepszym ninją. Dzień drobny. Ło! Wow. Tak, witacie damy tutaj? Dobra robota. Sprawdził. Mnie też zastrzelisz? Jaki badass. Póki co jesteś całą nadzieją. Oni nie byli od ciebie? Nie, byli z PK, Pirandello Kruby, agencja ochrony. Co się dzieje, Miller? Zabójstwo Połupa. Czemu jego... To ktoś z wewnątrz. Roadburn? Tak. Miałaś co do niego rację. Sam chciałem otrzymać odpowiedzi. Ale czemu Kate? Chcieli, żeby zabójcą Połupa był gliniarz CPF. Nie ma czasu na dalsze tłumaczenia. Zabierz komunikatory i ruszaj na dach. Tam zabrali Kate. Złapię cię, gdy będzie bezpiecznie. Zatrzymam ich. Na dach. Już! Dalej! Wow, pierwsze drzwi, które nie były czerwone. Pytanie, czemu jego kule zadziałały za pierwszym strzałem, a moje nie? No dobra. Jak chcecie, chłopaki, możemy to zrobić po waszemu. Co on robi? Przepraszam. Co on praktykuje tą ręką? Jakie malutkie magazynki mają w tej grze. Masakra. To są żołnierze, a mają przy sobie tylko jeden magazynek? Czy ona tylko jeden zabiera? LOL! Nie mogłem znaleźć przycisku. Dobrze, że windy mają kule odporne. O, coś czuję, że będziemy górą wyłazić. Witamy, wiesz. Siema. No, to całkiem niedawno. Mhm. No, nie śmiem wątpić. Żur, broń się!
ją posiadasz i przygotuj się do aresztowania. Tak czułem. Nie. W pokoju ochrony. Widzę cię przez kamerę. Wychodź z windy. Oni już nadchodzą. Tak jakby już wyszedłem. Ale te windy zapieprzają. Nie ma jej. Szukajcie dalej. Rozprawcy stworzymy. Nie zauważyli otwartego luku. Zatem stałem akurat tak, że centralnie wystarczyło spojrzeć w dół i by mnie zauważyli. Czy mam skoczyć na tą... Mam zaufać Fate, że ona się tego złapie? Dobra. Skaczemy na to w takim razie. Jakby nie ma wyjścia... No nie. No, dobra, to już było niechcące, to było naprawdę niechcące. Za daleko się cofnąłem. Mówili, że jesteś w szybie windy. Posłuchaj, gdzieś w pobliżu powinno być wejście do szybów wentylacyjnych. Wyjdziesz z nimi na zewnątrz, ale po drugiej stronie budynku powinnaś znaleźć jakieś wejście do środka. Może to wystarczy, by ich zmylić. Być może, być może. Czyli generalnie muszę uważać, żeby nie dostać windą w łeb. Okej, teraz zgaduję, że mam się rzucić na tamtą kładkę i z niej po rynnie zjechać w dół. Dobra, poproszę windę, bo już dawno nie jechała. Trochę za daleko skoczyła. I od początku wszystko, no nie wierzę. Okej. Dobra. Windy kursują jak głupie. Co ty robisz? Dobra, czy tu coś jest? Więc wejście na górę. Pytanie, czy ja tu mam wejść? No wygląda na to, że mam. Tylko pytanie brzmi po co? Czyżby tu? Jezu, aż mi ciary chodzą po plecach, jak tak idę. Dobra, co dalej? Tu. Jezu, pamiętam ten moment. Jak ja się tu męczyłem na początku, ale to wygląda jak Golden City z Batmana. Jakie ja tu męki straszne przechodziłem. Teraz tam. Nie wiem, czego Fate się złapała, ale... Ale szanuję to, dobra. No, że niby tam, to w sumie nawet nie musiałem tu skakać, tylko się obrócić i... A nie, a widzicie, a jednak nie. To już mam inny plan w takim razie. Hopsy. Dobra, tylko po co ja tu przyszedłem? A. Dobra. Tu coś jest? Nie ma. Nie.
No dobra, czyli chyba mogę tam bezpiecznie zaskoczyć. Gaduję, że tutaj. No chyba jednak nie, a może jednak? A może jednak tak? No dawaj! Where is November? Ciekawe, ciekawe. Ale to znaczy, że nie miałem tu przyjść. Czyli... stąd przyszedłem chyba. Więc tu. Okej. I teraz zapewne w dół. Ale cholerny labirynt tu mają, masakra. Nie sądzę, żeby faktycznie były tu. Okej. Au! Stop! Au. Dobra, na dwa strzały. To dziwne, bo ja pamiętam, że miałem kłopoty głównie z tym elementem właśnie. Oła. Z tym elementem w przewodach wentylacyjnych, a nie tym tutaj. Ała, no. Porwało. Wygląda jak z jakiegoś Mission Impossible. Przetoczyć się miałaś, durna. No i brawo. Dawaj, dawaj, dawaj. No dawaj. Okej. Fate znowu odmawia współpracy. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. Schowaj czerep. I lecimy. Aj, 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 aj. Masakra. Jak mnie siupią. Jak tylko będę miał okazję, to wszystkich pozdejmuję. Tam są chyba otwarte drzwiczki. Da. Leż, psie. Niewierny. Jeden leży. Tamtego nie mam za bardzo jak dojść, że tak powiem. Ała! Jak mogła tego nie trafić? Dobra, do tamtego muszę jakoś inaczej dotrzeć najwyraźniej. Fate, proszę cię, nie blokuj się na ramkach, bo się wkurzę. On już miał dla tyle okazji, żeby mnie zastrzelić, po prostu jak z tych schodów schodził nawet. Oła.
Powiedzmy, że to, że ich morduje, to taka moja zemsta prywatna za siostrę. No i nie ten przycisk. Ona ma tam dolecieć? YOLO, am I right? I co dalej? Okej. Nie widziałem tego za grzyba. Przypadkiem to zauważyłem. Tak się te kolory zlewają. Wow. Najsik. No ten helikopter akurat był gówniany. Gówniana robota. Zasilanie siądzie na chwilę i będziesz mogła otworzyć drzwi. Będąc na tak wysokim piętrze, nie wiem, czy chciałbym, żeby się dało zasilanie. Dosłownie pod nosem. Co do ch... Schowam się pod schodami, może mnie nikt nie trafi. Pyk. Ile dziada. Łatwiej skubańca zabić w taki sposób niż zastrzelić. Gdzie? Gdzie? Ja tu nic nie widzę. Too much white whiteness. Okej. No i teraz czekamy. Bo tutaj nie widzę jakby, żebym mógł coś specjalnie zrobić. To jest moja skrytka chyba tylko. I chyba mogę iść dalej. Ja nie wiem, czy ja nie mam tych wszystkich kosteczek porozwalać. No i co w związku? Czy to coś zmienia? Chyba tylko tyle, że mi się tu otworzyły drzwi. Ale... No dobra. O matko, ile męki, nawet nie wiecie, bo wytnę to, bo aż głupio.
High voltage? Nope. Cóż teraz nastąpi? Tam ta dam! Kto by się spodziewał? Jarek pierdoła. Cóż, dokładnie dlatego mogę. Kto ma ciebie na smyczy? Powiedzmy, że wiem, kto jest grubszą rybą. Callahan. Dlaczego my jesteśmy niegroźni? Na wojnie najpierw należy przełamać linię komunikacyjną. Ustrzelić posłańców. Bez połpa i bez sprinterów wasi klienci zostaną odcięci od siebie i to miasto wyczyści ostatnich opornych. Więc to dopiero początek. Wolę uważać to za koniec. Ja też. Udało ci się wyjaśnić brakujące elementy sprawy upadku połpa. Dlatego wciąż żyjesz. Kto by pomyślał, że Jarek pierdoła będzie main villainem? Okej. To ja skaczę. Albo nie. Co, mam ich naklepać? Tango down, tango down, I repeat, tango down, mayday, mayday. No i nara. No i po co ci było? Wcale podmuch eksplozji by jej nie wyrwał siostry z rąk, nie? A tamci notabene... Co stali na dachu, to co, odpuścili im? Nie przyjdą ich rozstrzelać? Przecież są tam kilka schodków wyżej. Stwierdzili, że jak Jarek się rozwalił helikopterem i notabene nie wyrządził ani kawałka szkody w tym wieżowcu, to już mogą im odpuścić. Dużo notabenów używam w tym odcinku, notabene. Mirror's Edge, tak proszę państwa, dobrze przypuszczałem, to był ostatni odcinek z tej serii. Puh, jakieś przemyślenia może. No nie wiem, ale mam wrażenie, że zaliczyłbym tą grę do podobnego grona jak Prototype. To znaczy, ona jest świetna na swój sposób, ale są elementy, które wkurzają i to wkurzają w taki niewybaczalny sposób, jak chociażby to, że czasami Faith robiła to, co chciała i najlepszym przykładem będzie ten odcinek i poprzedni odcinek, no ten troszkę mniej, ale poprzedni odcinek, gdzie ja naciskałem spację, a ona przeskakiwała tą zabudowę w... co to było? W rusztowaniu, tak, to było rusztowanie i tam była taka metalowa zabudowa i ona zamiast się złapać krawędzi tej zabudowy, to przeskakiwała ją. No to było wkurzające i w końcu musiałem dosłownie delikatnie naciskać spację, bo nie naciskałem. Do dziś twierdzę, że nie dotykałem przycisku W, bo gdybym naciskał W, to faktycznie byłoby uzasadnienie, dlaczego ona przeskakiwała tą zabudowę. Natomiast był taki moment nawet, gdzie wam pokazałem, że naciskam tylko spację i mimo wszystko ją przeskoczyła. Ale mniejsza o to. Generalnie grę wspominam bardzo dobrze i... Nie jest, nie, nie,
Nie zawiodłem się aż tak bardzo jak w przypadku Prototype'a, jeśli chodzi o wspomnienia nostalgiczne. Cieszę się, że w końcu mi się udało ukończyć wraz z wami tą serię. Może nie cieszyła się ona jakimś ogromną popularnością, chyba porównywalną z serią Prototype'a. Tam mieliście odpowiedzialną za scenariusz, czyli Rianę Pratchett. Riana Pratchett jest córką niedawno zmarłego Terry'ego Pratchetta, tego od Świata Dysku. No wow. Widzę te napisy drugi raz w życiu, ale kurczę, są takie rzeczy, na które nie zwracałem uwagi, jak właśnie chociażby ostatnia scena, jakby... ...zebrał żniwo 9 ofiar śmiertelnych i wielu rannych. Według pracownika Callahan naruszenie bezpieczeństwa doprowadziło do serii katastrofalnych przerw w działaniu systemów ochrony publicznej, co pogrążyło w chaosie tak Sharp, jak i całe miasto. Podejrzane o dokonanie tego czynu są oskarżona o morderstwo była policjantka Kate Connors i jej siostra Faith Connors. Chociaż zakres i dokładna przyczyna uszkodzeń nie są jeszcze znane, nasuwa się wiele niepokojących pytań, w tym kwestia roli tzw. sprinterów w destabilizacji miasta. Po tym zdarzeniu miejscowa firma ochrony Pirandello Kruger wesprze CPF w patrolowaniu miasta i działaniach operacyjnych. PK i ratusz polecają, by tymczasowo unikać rozmów przez telefony komórkowe i wysyłania e-maili. Nie zostaną wdrożone dodatkowe środki bezpieczeństwa. No chwilowo proszę. Obie usługi nie są bezpieczne. Miejsce przebywania podejrzanych jest w tej chwili nieznane. Jakub Nowicki, no prawie trafili, ale po autodakcesie mnie zadziałał, bo po tej krótkiej voice scence, o, teraz dopiero muzyka się odmiotowała prawie. Fade in nastąpił dopiero teraz. W każdym razie, na czym ja to stanąłem, gdy pierwszy raz przeszedłem tą grę, nie skupiałem się tak bardzo na tych elementach, znowu coś fade out jakiejś muzyki. A, zmiana utworu, dobra. Właśnie boję się troszkę, że dostanę po dupie z prawami autorskimi za te napisy i za muzykę w tle, ale może mi się uda to tak obrobić, że troszeczkę zrobię w kulki Content ID. W każdym razie troszeczkę nie zwróciłem uwagi na takie rzeczy właśnie jak ta ostatnia scena, jak logika scenariusza i w ogóle te wszystkie sceny logiczne. No, wydawała mi się ta seria... Ta gra wydawała mi się dużo bardziej logiczna i sensownie poskładana. Teraz z wiekiem już troszeczkę zauważam takie malutkie idiotyzmy scenariuszowe, ale jak na tamten czas mi to wystarczyło. Podtrzymuję swoje zdanie, że grafika w grze jest całkiem, zwłaszcza jak na tamten rok, to jest zrobiona świetnie. No, powiedzmy, że modele postaci są troszeczkę drewniane, zwłaszcza pod koniec, gdy był ten rollback kamery i był najazd na Faith i jej siostrę Kate. Widać było, że te figurki są prawie plastelinowe, tak się błyszczała skóra i włosy były po prostu jak hełm. Ale no, to są rzeczy, które możemy wybaczyć w grze 6-letniej. Akurat włosy, oczy to są takie elementy ludzkiej postaci, nad którymi graficy nadal jeszcze pracują. Muzyka, powiem szczerze, że jako że teraz nagrywałem Let's Play, to nie skupiłem się tak bardzo na muzyce, ale ta gdy zaczęły lecieć napisy, ta, której obawiam się w kwestii praw autorskich, całkiem ładna melodia, całkiem pasująca do klimatu. Nie mam pojęcia, kto to był, ale być może gdzieś jeszcze w napisach zobaczymy. Jeśli nie, to też żadna strata. Raczej nie zamierzam sobie tego wgrywać na telefon czy ustawiać jakoś dzwonek. Po prostu zauważyłem, że całkiem niebrzydki utwór. Chyba zbliżamy się do końca. Dziękujemy. Chcielibyśmy podziękować naszym przyjaciołom i rodzinom za ich wielkie, nieustające wsparcie w czasie produkcji tej gry. No, miły gest, to jest zawsze miły gest, jak na koniec filmu czy gry podziękowania są nie tylko dla
tych właściwych autorów, twórców i tak dalej, ale też na ich rodziny, no bo jakby nie patrzeć, każdy programista, grafik, muzyk i tak dalej też ma rodzinę, która musi go jakoś wspierać, bo to jednak jest poświęcenie, gdy się to wszystko nagrywa, zgrywa i tworzy. No dobra, widzę, że już wróciliśmy do menu głównego, zatem mogę oficjalnie zakończyć tę serię. Ten odcinek był dłuższy niż pozostałe. Nie jestem, no u mnie jest 40 minut właśnie wybiło. Wy pewnie będziecie mieli troszeczkę mniej, bo powycinam moje fejle. I następną serią zgodnie z zapowiedzią, właśnie nie wiem, kurczę, chyba zrobię jakieś głosowanie. Myślę, że tak, myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby na Facebooku i pod tym filmem wkleję wam ankietę, jaką grę mam nagrać następną. Był tam gdzieś pomysł, żebym wrócił do starego stylu i nagrał Need for Speed Most Wanted, ale tego z roku bodajże 2005, nie tego z roku 2012. No ale zobaczymy, być może Vox Populi zdecyduje inaczej. No i nie wiem, może zobaczymy się w innej serii. A póki co dziękuję wam bardzo, bardzo za całe wsparcie przy produkcji tej serii. Każde wyświetlenie było dla mnie na wagę złota. I każdy, tak samo każdy komentarz, każda łapka w górę. Dziękuję za wsparcie, trzymajcie się cieplutko, no i do zobaczenia w kolejnej serii. Pa, pa!